winyl czy może CD. Jaka faktycznie jest różnica i dlaczego słucham tego i tego. Zapraszam. No dobra, Dirty Dancing to my sobie schowamy ostrożnie, żeby się nie zniszczył. I dzisiaj obawię się w Harry'ego Pottera, bo spróbuję, co prawda nie zaczarować, ale odczarować pewien temat. Temat płyt winylowych na podstawie mojego no już kilkuletniego doświadczenia słuchania tego i tego. I teraz patrzcie to. Michael Bublé na CD i na winylu. Daria Zawiałow, Wojny i Noce na CD i na winylu. Już pewnie niektórzy sobie myślą w tym momencie, że jestem trochę... Kto wie, może mają rację. Imagine Dragons, Evolve, album i na winylu i na CD. Dalej, Plastic Hearts, Miley Cyrus na winylu, na CD. I takich płyt jeszcze by było sporo, na przykład Queen Greatest Hits mam i na winylach, bo to nawet nie jest jeden, i na CD, i tak samo jeżeli chodzi o moim zdaniem chyba najlepszą płytę Lady Punk, czyli Lady Punk symfonicznie z filharmonikami gdańskimi, jak dobrze pamiętam. Absolutnie sztos, uwielbiam w ogóle połączenie muzyki rockowej z symfoniką. Jest rewelacja, no ale dlaczego? Od już lat w zasadzie, kilku przynajmniej, jak nie kilkunastu, wracają do mody płyty winylowe. Stare, dobre krążki, czarne, z winylu, jak sama nazwa wskazuje. Świetne wydanie. To widać, chociażby, nie wiem, wystarczy, że pójdziecie do Empiku i tam naprawdę tych płyt winylowych jest opór. Kiedyś nie było tego praktycznie wcale, a w tej chwili jest ich całkiem sporo. Co więcej, w części mam wrażenie, że niektórzy artyści, którzy nie wydawali płyt na winylach, w tej chwili do tego wracają i wydają i na CD, i na winylu. Z czego to wynika? Czy muzyka na winylu jest tyle lepsza? No nie. Powiem szczerze, że nie. To absolutnie nie jest tak, że jak kogoś bym teraz tutaj wsadził, włączył dowolną płytę, którą mam i na CD, i na winylu, nawet przełączał między tymi kawałkami, to szczerze, gdyby właśnie niedoskonałości płyty winylowej, jakieś tam trzaski, nikt, absolutnie nikt, albo prawie rzadko kto usłyszałby jakąkolwiek realną różnicę między płytą winylową a płytą CD. Mało tego, płyta CD czy dźwięk na płycie CD często jest po prostu lepszy i czystszy. On jest bardziej, kurczę, jak to nazwać, elektroniczny, to nie do końca to słowo, taki bardziej czysty, klarowny, no nie, wyczyszczony z każdej niedoskonałości. W przypadku płyty winylowej tego nie ma. Ona gra trochę inaczej, tak? To nie jest tak, że w ogóle nie ma różnicy, że tej różnicy nie słychać. Ja mam osobiście takie wrażenie, że płyta winylowa gra nieco bardziej analogowo. Jest więcej po prostu niedoskonałości i być może, wiadomo, że jest to kwestia masteringu, bo inaczej jest mastering przygotowywany na płytę winylową, a inaczej na CD. Bas jest troszeczkę głębszy, troszeczkę taki bardziej mięsisty, jak to niektórzy określają, ale to nie są jakieś kosmiczne różnice. I to absolutnie nie jest tak, że nagle kupicie sobie gramofon i stajecie się melomanami. No nie, tak to absolutnie nie działa. Mało tego, płyty winylowe są często wielokrotnie droższe od płyt CD. Mało tego, niektórzy artyści, teraz wam pokażę, słuchajcie, sztos, różnicę. Miley Cyrus, Plastic Hearts. Tutaj na płycie winylowej mamy dodatkowe trzy kawałki, które nie znalazły się na płycie CD. I dobrze artyści tak robią, bo płyta winylowa kosztuje często znacznie więcej. Ale są też artyści, czasami też dobrzy, którzy robią odwrotnie. To jest najlepszy przykład, właśnie Daria Zawiałow, bo tu na CD jest więcej kawałków niż na płycie winylowej. No szkoda, Daria, to płyta kosztuje 3 razy tyle. Dlaczego, Daria, dlaczego? To jest dla mnie coś niezrozumiałego, ale tak jest, więc tu są pewne różnice. Kolejna różnica to jest wydanie tych płyt. I dobra, niech będzie Daria Zawiałow. Mamy opakowanie zwykłe. Jakaś mała przyklejona książeczka. Mało co widać, no bo płyta jest mała, to i mało miejsca to potrzebuje. Tak to wygląda w środku. Szczerze mówiąc, ta naklejka jakoś specjalnie imponująca nie jest. Natomiast klimat płyty oddaje. Za to
przypadku płyty winylowej, i tu zaczynają się przynajmniej dla mnie realne różnice, to jest zupełnie inne obcowanie z muzyką. Mamy przede wszystkim o wiele większe zdjęcia. Bierzemy sobie teraz środeczek. Tu już nic nie ma, dla pewności. Bierzemy sobie płytę. Zobacz, jak to jest duże, jak to wygląda. Tutaj ten nadruk nawet jest o wiele lepszy jakościowo. To wygląda inaczej. Mało tego, jak taką płytę bierze się do ręki, nie wiem, no może to jest po prostu moje takie zboczenie, ale to jest trochę tak, jak ja bym trzymał tą muzykę w rękach. To jest zupełnie inne obcowanie dla mnie osobiście z muzyką. Co więcej, w przypadku niektórych artystów, ale to też właśnie zależy akurat od płyty i od wydania, chyba Miley Cyrus tak ma, tak dokładnie, to często są dodatkowo dwie płyty, bo wszystko nie mieści się, mimo że to jest tak zwany long play na jednej. I niekiedy mamy o wiele większe, no to, że większe to jasne, ale lepiej zrobione książeczki. To naprawdę, jak weźmiemy takie płyty i sporo wydań jest tak robionych, tak, cenzura mi to obetnie, oj brzydka Miley, tak, to jest zupełnie inne obcowanie z albumem. Ja osobiście, biorąc coś takiego do ręki, kupując coś takiego, obcując, potem słuchając tej muzyki, mam wrażenie, że tu to się bardziej chciało, bo jakościowo różnicy w dźwięku, tak jak mówię, wielkiej moim zdaniem nie ma, ale obcowanie z tym samym nawet nośnikiem to jest zupełnie inna przyjemność. No i kolejna kwestia, bierzemy sobie taką płytę, tym razem coś z muzyki filmowej. Nie wiem, czy to nawet nie było czasami Oscarem nagrodzone. Na pewno mam, ale to jest tam gdzieś odłożony Maverick, Top Gun, Oscarem muzyka nagrodzona. Obok leży? Tak, obok leży. O, proszę, Top Gun Maverick. Ta muzyka dostała Oscara. Teraz już chyba nawet drukuję na tych pudełkach. Ale macie teraz takiego Top Guna, tak? Świetnie wydanego. Naprawdę to jest sztos. Tak, jak z tym się obcuje, proszę, jaka ładna płyta, na CD tak nie ma. I takiej muzyki to się słucha. Tego się naprawdę słucha. To jest zupełnie coś innego. Musicie podejść do gramofonu, podnieść tą pokrywę, włożyć tą płytę, tak? Musicie włączyć ten gramofon. Tą igłę trzeba opuścić, tak? Samo opuszczanie tej igły dla mnie to jest jak rytuał po prostu. Ostrożnie, delikatnie, odpowiednio trafić na początek utworu. I to nie jest tak, że sobie idziecie do kuchni, nie wiem, pomywać naczynia, coś gotować, cała płyta wam gdzieś tam w tle leci. No nie, no tego się siedzi, się słucha. Mało tego, jak się nie siedzi i nie słucha, to za chwilę i tak musicie podejść, bo tutaj musicie tą płytę obrócić za chwilę, tak? Gdzieś w połowie trzeba podejść, trzeba tą płytę obrócić, więc dla mnie osobiście tak naprawdę te realne różnice wcale nie są w dźwięku. Absolutnie nie, ale w obcowaniu z tą muzyką. Dlatego właśnie część albumów, tych, które bardzo lubię, mam i na CD, i na winylu. Bo jeżeli chcę posłuchać po prostu muzyki w tle, robię coś, biegam, tak? I nie mam czasu siedzieć i kontemplować kolejnych utworów, no to włączam sobie CD. Mało tego, jeżeli też często słucham, to teraz mi nie chce wyjść jak na złość. Mało tego, jak często słucham danej płyty, tak, no to nie czarujmy się, ale mimo wszystko płyta winylowa jednak się zużywa. Tak? Nawet jeżeli mamy bardzo dobry gramofon, no to jest nośnik analogowy i on się zużywa. Tak? W przypadku płyt CD nie ma tego problemu, to wtedy włączam sobie po prostu płytę CD, żeby sobie tak leciała. A jeżeli chcę tą samą płytę usiąść i pokontemplować, bliżej obcować z muzyką, to wtedy włączam sobie winyla. Cena. To jest jeszcze jedna różnica, która różni płyty winylowe od CD. Nawet premierowa w tej chwili płyta CD dobrego artysty rzadko kiedy przekracza kwotę 50 zł. Są oczywiście zespoły takie absolutnie już z topu, gdzie faktycznie płyta potrafi to 80 zł kosztować, tak? Też się zgadza. Ale kupcie płytę winylową za 80 zł. To wtedy się nazywa ultra promocja. Płyta winylowa kosztuje przeważnie tak od 120 zł na ogół w górę. Oczywiście
są czasami płyty, gdzieś tam mam nawet jakieś biedronkowe, które potrafią kosztować nieco mniej, poniżej 100, ale jak już jest płyta winylowa poniżej 100, to już jest sztos promocja. A są płyty takie jak na przykład chociażby, nie chcę teraz wszystkiego szukać, ale zwłaszcza podwójne wydania. O tutaj na przykład, zaraz zresztą powinno, nawet chyba nie będę się tego wyszukać. O, Pink Floyd. Świetny album, w ogóle to jest płyta nagrana z prędkością 45, dotwarzana z prędkością 45, szybciej się nieco kręci, które kosztują ponad 200 zł, tak? Za coś takiego, ale Pink Floyd w wersji na winylu, w takim wydaniu, to jest absolutnie sztosik. To jest taką płytę, jeśli celebruję za każdym razem. I to dosłownie, więc to też jest taka realna różnica między CD a winylem. No i dostępność. Prędzej znajdziecie jednak danego artystę wydanego na CD niż na winylu. Chociaż to się zmienia, to się już faktycznie zmienia od kilku lat. Jeżeli chodzi natomiast o stare używane płyty, z tym niestety jest bardzo różnie. Bo jak są te różne takie targi płyt winylowych, jak nie macie doświadczenia, to raczej nie polecam wam kupować, tylko i wyłącznie jak faktycznie macie już troszeczkę doświadczenia z gramofonami, z winylami, żebyście wiedzieli, jak te płyty oglądać. Bo kupić tanią płytę nie ma problemu, ale bardzo często ta płyta będzie po prostu zajechana. Taka, że będą kawałki się zacinały, igła będzie przeskakiwała i nie da się tego słuchać. Po co wam taka płyta? Nie o to chodzi, bo dobra płyta winylowa, ona też tych trzasków nie ma, nie wiadomo jak dużo, tylko tyle, co trochę kurzu gdzieś tam czasami się zbierze, jakiś ładunek elektrostatyczny, ale no właśnie, to jest jeszcze kolejna kwestia. Tego się nie czyści praktycznie. Nie ma po co, tak? Jeżeli tej płyty nie uszkodzicie, no to ona po prostu działa. Ja mam płyty, które mają niedługo 2 dekady na karku od nowości i one w ogóle nie były ruszane, no bo nie ma po prostu potrzeby, a płytę winylową, zwłaszcza jak jej częściej używacie, będziecie musieli czyścić. Tyle. Miłego czyszczenia płyt. Cześć.